Drodzy Państwo, być może macie teraz dysonans poznawczy, bo w sumie jest grudzień, temperatury mamy takie, jakie mamy, a my w strojach iście letnich, gdyż u nas dopiero lipiec. Witam Cię, Marcelu. Dzień dobry, witam czytelników, cześć Adam. No, jesteśmy tutaj nie przez przypadek. Dworzec kolejowy w Darłowie, który, jak Państwo widzą, lata swojej świetności ma już za sobą, ale przeczytam pierwsze dwa zdania książki Siedem dalekich rejsów Leopolda Tyrmanda, albo Ty przeczytaj pierwsze, ja przeczytam drugie. Dzień pierwszy. W Darłowie przed małym dworcem w stylu pruskiej prowincji kończyła się kariera pociągu. Krótkiego pociągu o starych, rozklekotanych wagonach. No właśnie, Marcelu, za chwilę wejdziemy w rok 2020, rok Leopolda Tyrmanda. Co nam Tyrmand może jeszcze dać? Co my możemy z niego wyciągnąć dla siebie? To jest pytanie, które bardzo często pada. Teraz w lipcu i teraz w grudniu tak naprawdę o Tyrmanda. Wydaje mi się, że z Tyrmandem jest troszkę tak, że odkrywamy go ciągle na nowo. Jest taki worek pełen różnych dziwnych prezentów, do którego tak naprawdę nikt dobrze do końca nie zajrzał, bo mamy wielu pisarzy, o których słyszeliśmy od dziecka w szkole i na wszystkie możliwe sposoby ich wałkowaliśmy. Sienkiewicz wielkim poetą był, czy Słowacki, czy ktokolwiek inny, a Tyrmand tak nagle się okazuje, że jest takim naszym fajnym towarem eksportowym, pisarzem, który może być modny, pisarzem, którego warto czytać i też chciałoby się czytać i warto o nim rozmawiać. Tyrmand, wydaje mi się, jest taką figurą w stylu hrabiego Monte Cristo, którą zawsze będziemy lubić i zawsze będziemy chcieli o niej słuchać i tak też trochę wejść w jej buty, bo to jest figura człowieka uciśnionego, który jakby jest traktowany niesprawiedliwie, ale chce jakby pokazać, że ma rację, że wygra. Oczywiście to jest w dużym nawiasie powiedziane, natomiast no, Tyrmand był postacią, która była jakby pod prąd wszystkiemu, a my lubimy takich ludzi przecież. I literacko, i jakoś kulturowo, i też systemowo, politycznie był zawsze pod prąd, a jednocześnie miał klasę. I wydaje mi się, że dzisiaj w takim kryzysie wartości, różnych wartości tak naprawdę, ta aksjologia tyrmandowska nagle nam smakuje po prostu, bo się okazuje, że mamy tutaj bohatera, który nieźle pisał, nieźle wyglądał, nieźle mówił i był honorowy i robił to, co chciał i forsował liberalną kulturę, ale też potrafił mieć swoje zasady, kiedy trzeba było, więc nagle się okazuje, że mamy takiego po prostu fajnego faceta, któremu nic nie brakuje i na którym można się wzorować, którego można czytać. A Tyrmand sam mówił, że ważne, żeby o nim mówiono, grunt, żeby nie przykręcano nazwiska. A masz takie wrażenie, że ten rok 2020 może czytelnikom pomóc w tym, żeby nie postrzegać Tyrmanda jako autora tej jednej książki, czyli mówimy Tyrmand, myślimy Zły. Wczoraj, a może pół roku temu, zależy jak patrzeć, rozmawialiśmy z Zygmuntem Jeuszewskim i on powiedział, że miał Złego jako dzieciak w domu między Panem Tadeuszem a Pismem Świętym. I jest to dość zabawne, bo faktycznie ten Zły to jest coś, o czym Tyrmand zawsze mówił, że to zostanie, że to przetrwa, że to będzie taka książka, która po prostu będzie takim jego hrabiem Monte Cristo. Natomiast odkrywamy tego Tyrmanda na nowo, masz 7 dalekich rejsów przy sobie, jest też wiele innych książek, jak Czy Towarzyskie i Uczuciowe, czy Słynny Dziennik 54. Jest tych książek całkiem sporo i jest po prostu co wziąć do ręki, przeczytać i powiedzieć, o kurczę, w ogóle czytałeś to, widziałeś o tym? I wydaje mi się, że ten rok 2020 to jest faktycznie taki pośmiertny benefis pisarza. Benefis, który może przynieść jakby obopólne korzyści, czyli i czytelnikom, którzy po prostu poznają nowego bohatera, tak jakbyśmy po prostu odkryli nagle piosenkę, która została nagrana, ale nigdy nie opublikowana. Lubimy takie historie, więc trochę to jest taki nieopublikowany kulturowo pisarz, którego po prostu możemy sobie pooglądać z każdej strony i ten rok 2020 wydaje mi się jest taki, oczywiście to jest symboliczna data, ale jestem sam ciekaw, co się wydarzy. Myślę, że ludzie będą czytali Tyrmanda, może na dworcach, w pociągach, kto wie. Gdybyś miał porównać Złego do jakiejś współczesnej książki, na którą był taki boom, jak wtedy właśnie na książkę Tyrmanda, jest to w jakiś sposób porównywalne? Myślę, że nie, dlatego że wtedy nie było czegoś takiego jak kultura popularna w takim znaczeniu, jakie mamy dzisiaj. To było przed erą telewizji, przed erą MTV, przed erą internetu. Myślę, że porównałbym to raczej do ludzi, którzy zamawiali mszę za Podlipięte, kiedy czytali Ogniem i Mieczem, bo ta książka była pierwszą, która zdetronizowała trylogię, jeśli chodzi o nakłady. I mi się wydaje, że my raczej możemy poszukać podobieństw w przeszłości, kiedy było książek relatywnie mniej i dużo trudniej było coś wyprodukować, bo dzisiaj no, sam wiesz, że możemy zrobić bestseller, jak się uprzemy ze wszystkiego i może być sprzedawany przez 365 dni w roku tak naprawdę w 50 odcieniach, a w tamtych czasach, żeby książka zagryzła, to naprawdę trzeba było po prostu czegoś więcej niż tylko mechanizmu marketingowego, więc ja bym to porównał do Zorro, na którym troszkę był oparty ten pomysł na Złego, a trochę właśnie na trylogii chyba Sienkiewicza, może trochę na Tajemnicach Paryża, takie książki, albo jakichś takich reportażach Kirsza w stylu właśnie Szalejący reporter, jakieś takie historie z doków w Liverpoolu i tak dalej. Czy dzisiaj bym do czegoś to porównał? Kurczę, nie wiem. Chyba nie ma takich książek dzisiaj, takich, o których się mówi i takich wyrazistych bohaterów, bo to był bohater na miarę tamtej Warszawy. Pytanie, czy dzisiaj taki bohater też by się przydał? Pewnie by się przydał. Myślę, że właśnie chcielibyśmy takiego człowieka ukrytego w masce, który przychodzi i mówi to wszystko, co nam nie przychodzi przez gardło. O polityce, o bandytyzmie, o chuliganach, o złu. Takiego bohatera w masce z peleryną, który po prostu wytycza bardzo jasne granice, co jest dobre, a co złe. I mi się wydaje, że gdyby taki bohater się pojawił, walczący z tym, z czym właśnie my dzisiaj walczymy i sobie nie możemy poradzić, to wtedy to byłaby książka, która by Złego zdetronizowała. Na razie takiego czegoś nie widzę. Według ciebie ta sława Leopolda Tyrmanda z biegiem czasu blaknie, czy wręcz przeciwnie? Pojawiają się murale, pojawiają się domy kultury, które są imienia Leopolda Tyrmanda. Wkrótce, pewnie zaraz o tym powiesz, pojawią się ławeczki tu i ówdzie. Tak. Jest taki ponowny boom na Leopolda? Tak, bardzo się cieszę. To jest troszkę tak, jakbyś wstrzymywał powietrze pod wodą i nagle wypłynął na wierzch. To tak samo jest trochę z Tyrmandem, że on nagle, mamy wrażenie, że, że tak dużo się o nim dzieje, ale z drugiej strony zapominamy, jak wiele się nie działo przez lata. Więc jakby tak wszystko zebrać do kupy, to ja nie wiem, czy o Tyrmandzie jakby mówi się w sumie więcej niż o innych pisarzach, natomiast mówi się o nim bardzo dużo, bardzo często po prostu i ja się z tego bardzo cieszę, bo faktycznie, tak jak mówisz, są murale, jest musical Zły w Gdyni, który mam nadzieję, że wróci do repertuaru. Polecam, naprawdę najlepszy musical, jaki w życiu widziałem, byłem na dwóch. I wydaje mi się, że Tyrmand na pewno mi się z tego powodu cieszył, my też się powinniśmy cieszyć i on przeżywa faktycznie taką drugą młodość, przeżywa taki benefis. Pamiętam, że jak przeglądałem jego zapiski z ostatnich miesięcy życia, to właśnie chyba 3 miesiące przed jego śmiercią dostał zaproszenie na taką tyrmandową imprezę, taką tyrmandalię, tak jak to się organizował w Ameryce, właśnie, że chcą ludzie przebrać się w takie hipsterskie stroje, puścić jazz, założyć jakieś takie kraciaste marynarki, poswingować troszkę, kolorowe skarpetki jakieś takie i pocelebrować ten czas właśnie trochę hipsterski, trochę jakiś taki bitnikowski, bichniarski, no takie wszystkie możliwe undergroundowe po prostu kultury z tamtych czasów. I ktoś właśnie nazwał to benefisem Tyrmanda, więc teraz mamy taki benefis i jakby nie chcę popadać w jakiś hype na Tyrmanda, chociaż ciągle o nim mówię i ludzie mają wrażenie, zwłaszcza moi znajomi, że ja tylko mówię o Tyrmandzie, tak jak ty, masz profilowe zdjęcie ze Złym, hello, na Facebooku, natomiast mi się wydaje, że to dobrze. Najważniejsze w tym wszystkim jest pisarz i jego ludzka taka postawa. Tyrmand napisał kiedyś taką małą książeczkę pod tytułem Prawo Tyrmanda i on tam właśnie napisał, że po prostu człowiek ma taką miarę, ile zapłacił w życiu za coś. I mi się wydaje, że on dużo zapłacił za to, żeby być tym, kim był. Dlatego uważam, że to wszystko, co się teraz dzieje, ten powrót i ta moda jest jak najbardziej zasłużona i mam nadzieję, że każdy czytelnik, który po Tyrmanda sięgnie, coś w tym dla siebie po prostu znajdzie.